Mam nadzieję, że nam się wszystko dobrze zmienia. No i tak, założenia. Czyli jedziemy po kolei. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć trochę o rynku polskim. Trochę lat spędziłem na tym rynku, wiem co przechodzi, co nie przechodzi i jak się na to patrzy. Myślę, że coś mógłbym tam podpowiedzieć tym, którzy zaczynają. Tak jak widziałem już po początkowych przywitaniach, jest tam trochę ludzi z branży już tych na wyższym levelu. Myślę, że tam niczego, znaczy dzisiaj niczego odkrywczego nie zostanie powiedziane z mojej strony względem nich. Raczej jest ten live przeznaczony do ludzi, którzy dopiero zaczynają i zderzają się z tym, że kompletnie nie mają pojęcia, jak do tego podejść. Wyceniają tematy w różny sposób i nagle się okazuje, że to nie do końca działa. I jakby chcę tylko po prostu pokazać pewne ramy, pewną system działania, jak to mniej więcej w moim odczuciu wygląda. Nie będziemy rozmawiać o moich stawkach i mojej pracy, tylko o rynku i jego możliwościach. I tutaj chciałem się skupić, że te wszystkie jakieś spostrzeżenia, które będą, to są przez pryzmat mojego doświadczenia i doświadczenia znajomych, z którymi utrzymujemy jakieś tam relacje, jeśli chodzi o branżę wizualizacji. I to wynika też z prywatnych kontaktów i z tego, co jest na konferencji BW. Były już tradycje, więc trochę tych kontaktów się pozbierało, trochę tych ludzi się też jakby chętniej rozmawia o pewnych rzeczach w kuluarach, więc chciałem to po prostu podsumować. A jednocześnie te stawki, które daję, to nie jest coś, co ja się wiążę z tym, że to są stawki, w których my pracujemy. To jest po prostu pewien pułap, pewien zakres, który w moim odczuciu da pogląd ludziom, którzy dopiero zaczynają, że można inaczej wyceniać tematy niż 100-200 zł. No i chcę Wam pokazać jakby różne możliwości tego, jak rynek mniej więcej działa i gdzie te pieniądze są, gdzie tego nie ma, co jak działa, żeby ewentualnie sobie świadomie podejmować decyzję, gdzie ktoś chce być przez jakiś czas, albo co jest jego założeniem, że na przykład, no będziemy o tym generalnie rozmawiać, ale to jakby są założenia. Żeby dać kontekst, że mogę się na ten temat wypowiadać, no to nie chcę tutaj nie wiadomo jakiej reklamy sobie robić, ale generalnie ja jako Michał Nowak i brand Michał Nowak, bo działam pod brandem personalnym, z jednej strony wykonuję wizualizację i wizualizację można zobaczyć na michał-nowak.com. Jestem twórcą i organizatorem konferencji BW, która miała już 3 edycje. Zawsze mieliśmy komplet, setka ludzi. Myślę, że fajna energia. Jeśli ktoś będzie chciał coś więcej zobaczyć, to na dole jest link bw3.pl. Tam więcej można rzeczy na ten temat się dowiedzieć. Na pewno w przyszłym roku będzie kolejna edycja. Myślę, że w pierwszej połowie, ale na razie o szczegółach nic nie mówię, bo dużo rzeczy jeszcze przede mną, jeśli chodzi o załatwianie tego wszystkiego. Więc na razie z niczym nie wychodzimy. Ostatnią rzeczą, no to jest jakby ta sama grupa, która tutaj funkcjonuje, czyli jakby ta grupa, staram się jakby z jednej strony trochę od siebie dać tego, co ja widzę, że kiedyś, jak zaczynałem 10 lat temu, miałbym z tym problem i teraz co by mi się przydało, a z drugiej strony rozmawiając z różnymi ludźmi i juniorami, seniorami i jakimiś ludźmi pro na wysokim levelu, jeśli chodzi o i prowadzenie biznesu, jeśli chodzi o nawet nie biznesowe rzeczy, tylko po prostu warsztatowe. Dostrzegam, że po prostu w niektórych miejscach cały czas, pomimo tego, że minęło 10 lat, są po prostu pewne braki, które moim zdaniem psują cały czas rynek w pewien sposób i ludzie, nie mając pewnej wiedzy, po prostu to się zamyka. Więc to tak pokrótce o mnie, kim jestem i jakby czemu tutaj w ogóle zbieram się, żeby o tym mówić. No i tak, teoria. Freelancer a studio. Ja byłem i freelancerem, i teraz prowadzę studio od 3 lat, i generalnie i w jednych, i w drugich miejscach, i w jednym, i w drugim miejscu są te same problemy, tylko po prostu trzeba je przeskalować. Na zasadzie, będąc freelancerem, mamy problemy związane z wycenami tak samo jak ze studiem. Tylko kwestia jest tego, że freelancer pracuje z architektem, być może z deweloperem. Studio musi już pracować raczej z kimś, kto komercjalizuje projekty, bo często jest tak, że po prostu tam leżą te największe pieniądze, ale to też przekłada się na to, że teoretycznie studio musi zaoferować inną jakość. I to nie chodzi o jakość jako rzemiosło, tylko chodzi o jakby jakość obsługi klienta, patrzenie na to, co klient jakby potrzebuje, co musimy mu dać, jak ta obsługa wygląda. Freelancer, no nazwijmy to, ma prawo, aczkolwiek to jest słaba ścieżka, ale ma prawo do tego, żeby sobie powiedzieć, że teraz nie pracuje,
tu jest na etacie, bo ma jakiś staż czy coś tam i generalnie po godzinach sobie dorabia. Studio, no to jest firma stricte związana z kontaktem B2B, czyli biznes przychodzi do nas i my też w pewien sposób pracujemy na poważnie i robimy to w ten sposób, ale uważam, że czy jesteście freelancerami, czy jesteście studiami dwuosobowymi, dziesięcioosobowymi, macie te same problemy odnośnie tego, kto z jakimi rzeczami ma wyzwanie. Jeśli chodzi o tabelkę i wyliczenia. No i teraz tak, z jednej strony ja sobie myślałem, jak powiedzieć, ile powinna kosztować wizualizacja. Chodząc po różnych stronach i patrząc na różne rzeczy i w internecie patrząc na cenniki ludzi i ja cały czas jakby zamykam się na polskiej scenie i na polskich stronach, stawki są różne, raczej nikt nie mówi o otwartych pułapach. Będąc na różnych Facebookach, w różnych grupach, padają różne kwoty. No i mam wrażenie, że te kwoty czasami są po prostu wyrwane z jakiegoś kompletnie nierealnego patrzenia na rzeczywistość, bo jeśli ktoś daje za wizualizację 100-150 zł, no to wiecie, to jest na tej zasadzie, że to jest niemożliwe do zrealizowania. I jakby jest tutaj pewnego rodzaju tabelka, ja tą tabelkę udostępnię później Wam i tam jest w bardzo łatwy sposób, można sobie to przeliczyć. To jest tabelka, która jest ultra uproszczona. W sensie, czy to będzie freelancer, czy to będzie studio, to jest ultra uproszczona. Dobra, no to tak. No to teoretycznie to jest jakiś tam scenariusz bardzo optymalny, zrobiony na dwa skraje. Z jednej strony mamy 3D Maxa, a z drugiej strony mamy SketchUpa, bo różnice są inne. Jest tam jakieś drobne niuanse typu licencja V-Ray jest wieczysta, ale zakładam, że polityka wszystkich firm idzie w tym kierunku, że będzie abonamentowa i wątpię w to, żeby ta cena utrzymała się na takim poziomie, więc wszystko będzie wracać do mniej więcej, myślę, abonamentowego systemu i myślę, że wszystko będzie się unifikować i tak wszystko będzie się unifikować mniej więcej do jakichś tam rozliczeń. I teraz tak, jak sami popatrzycie, to są mniej więcej ceny wzięte z jakiejś strony polskiego dystrybutora sprzętu, tylko programów. Ja tutaj nie będę jakby wchodził, kto to jest i tak dalej. Wszyscy mają mniej więcej te same ceny. Zaokrąglanie plus minus 50 zł na cenach, czy ewentualnie zaokrąglanie euro, to myślę, że tam nie jest jakimś większym problemem. I teraz tak, jak zobaczycie sobie w pozycjach 19-22, tam są wypisane rzeczy, które freelancer może wpisywać pewnego rodzaju koszt, biuro na pewno wpisuje, ale na razie zrobiłem to jako 0 zł, bo traktuję, że to jest pewnego rodzaju, potraktujmy to, że tego po prostu nie ma. Być może ktoś jest studentem, albo ktoś jest freelancerem, ktoś zaczyna, siedzi w domu, prąd taki sam zużywa, jakby grał na kompie i tak dalej, i tak dalej. Unifikuje to, bo każdy będzie miał tutaj różne rzeczy, ale ta baza, która jest wypisana, to jest pewnego rodzaju podstawa legalności robienia wizualizacji. I tak samo tutaj jakby nie jest robiona żadne wyliczenie z punktu widzenia tego, że jesteśmy studiem i musimy mieć kolejnych pracowników, kolejne licencje i tak dalej, ale można sobie to spokojnie rozwinąć i wyobrazić. I teraz czym większe studio będzie, tym automatycznie ta kwota powinna być wyższa, ale zakładając ten scenariusz, że chcemy mieć cały soft do robienia wizualizacji, to musimy mieć przy maksie około 2600, a przy V-Rayu około 2300 netto samej kasy na to, żebyśmy w ogóle byli legalni. Tam w ogóle, no i zostawiłem Black Friday 2000, to są jakieś tam biblioteki typu Evermotion, czy jakieś inne drzewa, czy jakieś inne biblioteki. Nie założyłem tutaj żadnych bibliotek typu 3D Sky, czy czegoś takiego, bo to też na tej zasadzie, że jedni traktują 3D Sky'a jako w ogóle bazę, inni z tego nie korzystają, jeszcze inni mają do tego jakąś awersję. Różnie jest, ale pół branży na tym jedzie, może nie wszyscy się do tego przyznają, bo tam z legalnością też jest różnie, to może na sam koniec powiem, bo taka dygresja będzie, ale teraz nie będę się w to wchodził. W każdym razie to jest kasa, którą musicie przeklikać, żeby opłacić sprzęt z perspektywy całego roku. I teraz jeśli chcecie do tego dołożyć jakieś zarobki, nie wiem, strzelam, tak jak sobie tutaj założyłem, wasze oczekiwania, pensja 4000. No to jeśli założycie sobie 4000 netto, to jeszcze pamiętajcie, że z tego musicie urwać podatek. I teraz licząc to, że teoretycznie jeśli zsumujemy, strzelę roboczo, koszty maksa, czyli 2600, dołożycie do tej kwoty netto 2600 pensję swoją 4000 i jesteście w stanie robić 10 wizek miesięcznie, to musicie brać za wizkę niecałe 600 zł. I jeśli ja widzę na przykład ludzi, którzy dają 200 zł za wizualizację,
No to zastanawiam się, jak to działa. Z jednej strony potrafię sobie to wyobrazić, z drugiej strony ktoś może zawsze powiedzieć, no okej, no ale 10 wizualizacji miesięcznie to wychodzi, że mniej więcej mogę powiedzieć, że na wizualizację mamy około 2 dni. Niektórzy robią wizualizację w 5 godzin. Tylko że idąc trybem jednego dnia albo 5 godzin na wizualizację, czym szybciej robicie wizualizację, tym więcej rzeczy kosztuje Was biblioteka, bo nie jesteście w stanie zrobić wszystkich mebli we wnętrzu albo wszystkich rzeczy do architektury związanych z tym, że to się po prostu, czym szybciej się robi wizualizację, tym bardziej się bazuje na bibliotekach. I niemożliwe jest dla mnie, żeby podbić niebieską kratkę z 10 na 20, a jednocześnie nie dołożyć do bibliotek na przykład kolejnych 2000 albo nie wiem, dodatkowych 500 zł miesięcznie na 3D Sky'a. Czyli te koszty znowu Wam rosną i możecie przeklikać więcej obrazków, ale Wasze koszty się generują po prostu wyżej. I tak samo jest druga sprawa, której nikt nigdy nie uwzględnia, że koszt wizualizacji to jest jedna rzecz, bo trzeba to przeklikać, ale każdą wizualizację trzeba przeliczyć. I tu nie chodzi mi o to, że teraz za to, że komputer liczy, to my musimy tam liczyć złotówki i tak dalej. Tylko czym więcej wizualizacji robicie miesięcznie, na przykład, nie wiem, przekraczacie pułap 10 wizualizacji i robicie ich 20, to musicie to gdzieś wytworzyć i okej, okay, są różne scenariusze, jest GPU, są jakieś render farmy i tak dalej, ale to wszystko wiąże się z tym, że render farmy generują dodatkowe koszty. GPU to już jest kwestia, kto co bardziej lubi. Ja jakby tu w ogóle się nie wtrącam, czy ktoś lubi ten scenariusz, czy ktoś lubi ten scenariusz. Dla mnie jest obojętne, ale pewnego rodzaju baza, czyli 600 zł powiedzmy za obrazek, no to w moim odczuciu to jest coś, co jest w ogóle, nie powinniśmy o tym rozmawiać i jednocześnie klienci powinni być nauczeni tego, że pewnego rodzaju usługa, nasza usługa może kosztować od tego pułapu. I teraz może się pokazać jakby duża część dyskusji na ten temat, że no tak, ale jak robimy packshoty, to jesteśmy w stanie packshotów robić, nie wiem, na przykład nawet 50 dziennie, bo sobie to ustawię przez backburnera czy przez jakieś inne narzędzie i tam się zrobi. Jak ja mam to przełożyć? I tutaj jakby ciężko jest podać jedną uniwersalną cenę na wizualizację typu packshot, wizualizację typu wizualizacja wnętrza, albo architektury, albo biurowca, albo jeszcze całego osiedla i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że przy najbardziej uproszczonym scenariuszu, który jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, pokazuję Wam, jak wygląda ten koszt. I to jest właśnie ta teoria, którą bym chciałem pokazać, że niby wszyscy pracujemy w tym samym środowisku, niby wszyscy doskonale sobie zdałem, co kosztuje, że Max jest drogi, że SketchUp jest tani, że Cinema jest alternatywą, że to, że tamto, że siamto, ale jakby nikt tego nie sumuje i to jest na tej zasadzie, że no mam wrażenie, że po prostu dużo ludzi jakby nie zwraca na to uwagę i powinni po prostu moim zdaniem wziąć na to poprawkę. My jako studio, czy ja jako właściciel studia, ta tabelka jest 5 razy większa, bo mam dwóch chłopaków, trzeciego zdania, który dla nas pracuje i to jest na tej zasadzie, że tych elementów jest 10 razy więcej, bo tam jest 5 licencji, to wszystko inaczej działa. Jeszcze jest na tej zasadzie, o, jest jedna rzecz, której zapomniałem powiedzieć, to jest też bardzo ważna. 22 punkt, rozwój i nowe technologie. Tego nikt nigdy nie liczy, a research and development jest bardzo drogą rzeczą, bo bierzecie pieniądze, w sensie przejadacie te pieniądze, a nie wypracowujecie wtedy. Jeśli będziecie cały czas się rozwijać, znaczy rozwijać, jeśli cały czas będziecie w jednym miejscu, w zasadzie wyklikujecie obrazki, nie wiem, strzelam, 20 obrazków miesięcznie robicie, bo jesteście fabryką, macie super skilla i tak dalej i robicie to przez 12 miesięcy, to za rok ktoś Was wyprzedzi na pewno, bo nie jesteście w stanie, robiąc taką, w sensie taką ilość wizualizacji, posuwać się do przodu na przykład o nowe narzędzia, czyli wdrożenie nowych bibliotek, nowych narzędzi, albo zwiększenie jakości, jeśli chodzi o sam obrazek. Tego też nikt nigdy nie kalkuluje w prowadzeniu swojej jakiejś tam, nie wiem, firmy albo swojej małej działalności freelancerskiej, a to są koszty, które też należy uwzględnić i to wcale nie są czasami małe koszty, bo czasami jest tak, że jeśli na przykład łapiecie za animację czy coś takiego, to na przykład Wam strzelają 3 tygodnie od razu, bo rozkminiacie, jak zrobić wodę albo jak zrobić coś tam, albo przesiadacie się z silnika. Korona jest banalna w stosunku do V-Raya, ale przesiadka też to kosztuje jakiejś energii, którą musicie przetworzyć u siebie jakby wewnętrznie ze sprzętem. No i idąc dalej na punkty, oczekiwania zarobków, no to jest kwestia, która już to poniekąd padła. Ja tutaj założyłem 4000, myślę, że to nie jest zła pensja, myślę, że to też nie jest wcale jakaś średnia, górna, czy nie wiem, to jakiś tam sufit. Każdemu jest według potrzeb, ja nie będę tutaj jakby absolutnie wchodził, kto ile chce zarabiać, ale jakby jasno pokazuje ta pewnego rodzaju ten wykres, jak może coś się kształtować względem tego, jakie mam oczekiwania.
No i teraz jest rzeczywistość. Architekt i wnętrza bez różnicy. Dla mnie, czy robicie wnętrza, czy robicie architekturę, nie wyceniam tego w żaden inny sposób. Oczywiście czasami jest tak, że na przykład architektura jest trudniejsza albo wnętrze są trudniejsze, ale to, co przepalicie na architekturze, typu potrzebujecie trawy, biblioteki zieleni itd., itd., to samo przepalicie we wnętrzu na, przez pryzmat na przykład nowych mebli i tak dalej. Powiedziałbym, że nawet w architekturze jest mniejsza ilość bibliotek, tylko próg wejścia jest troszeczkę może trudniejszy niż w przypadku wnętrz. Bo w przypadku wnętrz, jeśli się wypracuje jedno, dwa światła, to mamy to ogarnięte. W przypadku architektury trzeba troszeczkę więcej tam się napocić, ale to, co we wnętrzach traktujecie bibliotekami, no to tak samo musicie albo coś wymodelować, coś przetworzyć, albo musicie to kupić, więc wycena tych dwóch rzeczy, a jednocześnie stawek, które mam wrażenie krążą na rynku, nie jest skrajnie różna. Oczywiście możemy tutaj teraz znowu wrócić do tego tematu, który gdzieś tam będzie, że no i pakszoty, i taka architektura, a taka architektura i tak dalej, ale wiecie, no z jednej strony mamy deweloperów, którzy sobie budują małe bliźniaczki, małe szeregówki, oni nie potrzebują nie wiadomo czego i to jest po prostu coś takiego drobnego, że oni potrzebują wiskę, bo oni tam sprzedają za 3,5 tysiąca, za 4 tysiące metr, to jest gdzieś tam daleko pod jakimś miastem, gdzieś tam nie wiadomo co i oni potrzebują mieć wyfisowanych rzeczy i to się schodzi. I to jest powiedzmy ta dolna półka, jeśli chodzi o architekturę, ale we wnętrzach też mamy niższą półkę. Że architekci, którzy na przykład projektują mieszkania 50 metrów, też potrzebują wizualizacji i to nie będzie taki pułap, że jesteśmy w stanie tam nie wiadomo jaki świat zwojować i tak dalej. I można powiedzieć, że zaczynamy od tego samego miejsca, jeśli chodzi o wyceny. Oczywiście i architektura, i wnętrza mogą iść do góry i tak samo mogą spadać. To jest kwestia dogadania się z ludźmi, ale w gruncie rzeczy ja uważam, że obie rzeczy powinno się traktować na bardzo podobnym poziomie. Kolejnym punktem jest jakby wyszczególnienie architekt, deweloper, agencja, producent i Kowalski. I różne potrzeby tych ludzi. I to przekłada się też na to, jak można ewentualnie rozmawiać o cenach. Bo jeśli przychodzi do Was architekt, to cykl życia jego projektów to jest na tej zasadzie, że przychodzi do architekta inwestor. Inwestor chce, żeby to mieszkanie czy jakaś tam rzecz była zaprojektowana. Architekt to projektuje i dodatkowo potrzebuje do tego wizualizacji, żeby to sprzedać. A jednocześnie na końcu oddaje projekt i inwestor mówi: OK, mamy to, fajnie, mi się to podoba i tak dalej. Tak samo może być w przypadku koncepcji, jeśli chodzi o konkurs. Mamy koncepcję, mamy założenia, robimy wizualizację i tak dalej. Natomiast w przypadku dewelopera lub producenta jakichś produktów, nie wiem, mebli, płytek, whatever, cokolwiek weźmiemy na tapetę, cykl życia produktu jest dłuższy. Z jednej strony stać na to klientów, żeby zapłacili więcej, bo wiedzą, że ta rzecz będzie im działać przez nie na przykład najbliższy miesiąc, najbliższy kwartał, tylko przez najbliższy na przykład rok będzie sprzedawać ich produkt na stronie albo będzie głównym narzędziem marketingowym wspierającym całą sprzedaż, jeśli chodzi o jakby kierunek, w jakim kierunku idzie cały jakby komunikat sprzedażowy. I to też w pewnym sensie wpływa na cenę. I analizując te wszystkie rzeczy, z kim pracujecie, pod co pracujecie i tak dalej, wracamy jakby do tego słowa, które użyłem w grupie, czyli do kontekstu. W jakiej skali to ma być zrobione? Nie wiem, jakie macie na to czasy, jakie są materiały dostarczone, ile wy musicie w to włożyć pracy, a ile ktoś musi na przykład wam pomóc, czy potrzebujecie zewnętrzną osobę do, na przykład do projektu i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest bardzo dużo składowych, ale nie ma. Jednocześnie próbuję wam pokazać, że nie ma czegoś takiego, że wiska kosztuje po prostu takie pieniądze i koniec i to tyle powinno kosztować. No i następny punkt, czyli rynek i możliwości stawki. Nie ma jednego cennika. Okej. Ja ze swojej strony przygotowałem taką przekrojówkę. Teraz wam postaram się to przeczytać, pokazać jak ja sobie na pewne rzeczy patrzę. Starałem się to rozbić na takie drobniejsze elementy, żeby mniej więcej nakreślić komuś, kto zaczyna. Więc tak, jeśli chodzi o klientów, to już myślę, że powiedziałem, jak wygląda pewnego rodzaju rozgraniczenie i jak z tymi ludźmi się współpracuje. Teraz powiem o stawkach, a potem znowu wrócę do architektów i deweloperów i jakby agencji, bo chciałem powiedzieć po prostu kilka punktów o każdym z tych podpunktów. I teraz tak, idąc od najniższego szczebla, czyli pakszoty, ja uważam, że my bardzo mało pakszotów robimy prawie w ogóle.
Ale to, gdzie jak czasami trafiamy na jakieś rozmowy, no to ja uważam, że pakszoty w cenach 200, znaczy 20 zł do 250 zł od sztuki, to są ceny, które można przepchnąć przez klientów i to są ceny, które jesteśmy w stanie z jednej strony pokryć to, co tam robimy, a z drugiej strony klienci jakoś mega mocno się na to nie krzywią. No i tutaj widzicie, znowu mamy rozstrzał prawie 10-krotny, ale no nie jestem w stanie Wam powiedzieć, że ta wiska z łóżkiem i wlekiem aranżu będzie kosztować 200 zł, a ten mebelek na białym tle będzie kosztował 20 zł. To wszystko zależy od tego, o jakiej ilości rozmawiamy, jakie rozdzielczości są. Jest masa rzeczy, które wpływa na to, nawet chociażby samo to, że niejednokrotnie ja jako firma mieliśmy zderzenie, że my na przykład wyceniliśmy coś na, nie wiem, strzelam, kwotę 50 tysięcy, ktoś to wycenił na kwotę 40 albo 30 tysięcy. Ja się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że w ogóle to się robi, bo przecież ja to sobie wszystko przekalkulowałem punkt po punkcie i licząc godzinami, tam się po prostu nie da tego zrobić. I później rozmawiając na przykład z tą firmą, która to przejęła, bo akurat to było jakieś tam, się okazało, że później mniej lub bardziej znajomy, okazało się, że oni to wszystko liczą na przykład na GPU. I to jest po prostu na tej zasadzie, że ja muszę poświęcić kilkanaście minut na render, a mi to się po prostu dzieje z automatu, bo miałem konia, stację, która po prostu ciągnie to wszystko, przelatuje. Kwestia przygotowania asetu, przygotowania tego wszystkiego i po prostu leci. I nie mamy tu w ogóle tematu. I to jest kwestia samego tego, że możecie zupełnie inaczej pracować i to się przekładać na koszty. Więc nie ma czegoś takiego, jakby, że koszt jest po prostu taki i tyle. Kolejną rzeczą to, jeśli chodzi o właśnie te pakszoty, to było 20-250. Małe wnętrza, architekci. Uważam, że do 1000 zł z kadru można wyrwać, ale to jest bardzo trudne. Bo jest problem, który niestety ja uważam, że po części leży i po naszej stronie, ale też po części architektów, bo całkowicie rozumiem architektów, że potrzebują wizualizacji do sprzedania mieszkania. I będziemy pracować nie wiem, weźmiemy sobie pana Kowalskiego, pan Kowalski przychodzi do architekta, chce mieć wnętrze, architekt to projektuje, jest 50 metrów. Bierzemy 50 metrów, nie wiem, 200 zł strzelam z metra, to mamy 10 tysięcy i się okazuje, że mamy 10 tysięcy. I teraz architekt z jednej strony musi w tym ograć swoją pensję, swój projekt, inwentaryzację, być może jakichś branżystów czy coś tam, cokolwiek, a z drugiej strony musi upolować fajny materiał marketingowy, który jednocześnie sprzedaje jakby całość, czyli wiadomo, że jakość musi być dobra, bo codziennie oglądamy Instagramy, codziennie oglądamy piękne obrazki, filmy, nie wiadomo co jeszcze. Jak się pokazuje paździerz, no to się nie sprzedaje. Więc trzeba pokazać coś fajnego, no to idziemy po dobre wiski. I nagle się okazuje, że no, architekt nie da połowy tej kwoty na to, żeby opędzić wiski, a jednocześnie mieć tych wizek tylko 5 na mieszkanie 50 metrów, no bo teoretycznie będziemy mieli po jednym kadrze na pewnie jedną ze stref. Przydałoby się tam jeszcze pewnie z 2, 3, może 4 kadry na to, żeby opędzić całą mieszkanie. Czyli okazuje się, że nawet jeśli będziemy mieli pół, to i tak ten 1000 zł jest mało realny, ale z własnego doświadczenia wiem, że można do tego 1000 dobić. I jest to realne. Dolnej belki nie daje, bo tak jak powiedziałem na samym początku, są ludzie w internecie, którzy biorą 100-150 zł za projekt, znaczy nie za projekt, tylko za wiskę, więc mi tego nie oceniać. Ja nie będę nikomu wchodził do portfela, wchodził jakby w scenariusz tego, jak on się utrzymuje, jak on to robi. Nie znam danych osób, nie wiem, jak oni pracują. Póki z kimś nie porozmawiam i nie dowiem się pewnych konkretów, póty do niczego jakby więcej po prostu nie mówię, bo nie chcę kogoś komentować, nie mając do tego pełnego wglądu. Następnym punktem to jest architektura, współpraca z architektami. To jest architektura różna, mała, większa, różna, ale uważam, że takim niekrzywdzącym, a jednocześnie realnym budżetem to jest 1500 zł od kadru. I to jest kwota, która pozwala na to, żeby coś tam pokręcić, pofisiować, a jednocześnie, żeby temat był, powiedzmy, fajnie zrobiony. I teraz tak. Oczywiście można wziąć więcej i oczywiście można wziąć mniej. Górnych belek w Polsce no są naprawdę różne, bo można się. Ja mówię o współpracy z architektem, czyli sprzedajemy jakiś projekt inwestorowi, a nie robimy materiału marketingowego. No to zdarzało mi się i dobić do 2500, ale to były naprawdę epizody i to nie były tematy raczej małe.
Jeśli chodzi o dolną belkę, wiecie, to jest tak, to co kiedyś powiedziałem, że można tematy realizować do portfolio i sobie wejść z kimś we współpracy na zasadzie, na czym innym zarabiacie, a te tematy robicie, bo wiecie, że to jest fajna pracownia i po prostu to je daje wam w cudzysłowie fame. I to są fajne tematy i sobie na tym budujecie jakieś relacje. Z drugiej strony, jeśli, bo ja też nie chcę powiedzieć, że poniżej pewnych kwot nie da rady zejść, bo ja wiem, że jeśli wiecie, ja na każdym szczeblu kariery, to nie było tak, że ja dostałem milion od, nie wiem, od inwestora i po prostu za milion zrobiłem studio. Ja byłem freelancerem, ja byłem na różnych miejscach, etapach swojej kariery i to jest tak, że jeśli przez miesiąc nie masz zlecenia, potrzebujesz hajsu, a się okazuje, że 800 zł się odbijasz, to weźmiesz się za 500. Kwestia tego, że być może nie zapłacisz wszystkiego idealnie i masz trochę deficyt na budżecie domowym, ale w gruncie rzeczy i tak to się w pewnym sensie wydarzy. Że musisz to wziąć po prostu, żeby przeżyć. No chyba, że rzucisz to w cholerę i po prostu zajmiesz się inną branżą, to też moim zdaniem niektóre osoby powinny się na tym zastanowić i tak to wygląda. Jeśli chodzi o konkursy, ja tutaj z tego się jakby wyślizguję z tego względu, że my od lat już nie robimy konkursów. Z racji tego, że nie lubimy konkursów, bo tam zawsze jest na wariata, zawsze jest wszystko na trzy kreski i wymyślcie do tego cały budynek, na to, że po prostu ktoś oczekuje lotów w kosmos w 3 dni, czasy są chore, abstrakcyjnie odjechane, a jak ktoś patrzy na nasze portfolio i widzi, jaką jakość oferujemy, to ja wiem, że takiej jakości nie jestem w stanie zagwarantować w tych terminach, które zazwyczaj w polskich konkursach występują i po prostu ludziom odmawiam, że jeśli nie mamy na to minimum 2 tygodni, nie jesteśmy w stanie się tego tematu podjąć i zagwarantować tej jakości, więc po prostu rezygnujemy ze współpracy już na samym etapie wyceny. Cofając się 5 lat temu, 1500 od kadru, był trudny, ale był realny. Był realny, jeśli chodzi o konkursy. Nie wiem, jak to teraz wygląda, mówię, to było sprzed 5 lat. Kolejna rzecz to jest sensowne wnętrze i architektura, ja sobie tak opisałem. Czyli coś, co już poniekąd sprzedaje, coś, co już architekt ma, wiecie, budżet na to, żeby trochę poświrować. To nie są meble z Ikei i trzy kolory ścian, tylko po prostu fisujemy, coś tam się dzieje. No to budżety są też bardzo rozpięte, ale ja uważam, że 1000, 2500 to są kwoty, które możemy, można o tych kwotach rozmawiać i pada to w pewien sposób, że można o tym jakby rozmawiać z klientem bezpośrednio. Wiadomo, jedni wezmą, inni wezmą, ale można o tym rozmawiać. Deweloperka i komercyjne produkcje pod sprzedaż. Tutaj właśnie mówiłem to, co mówiłem wcześniej, czyli projekty z dłuższym życiem. Te, które coś sprzedają, mają trochę inny cykl życia jako projektowego i tam trochę więcej się dzieje. Więc generalnie tam uważam, że budżety 3,5 tysiąca złotych to są rzeczy, które można dotknąć. I tutaj wiecie, rozpiętość jest tak ogromna, a jednocześnie ja nie chcę wchodzić w detale, bo byśmy to przez 2 godziny rozmawiali i bym odpowiadał na wasze pytania, bo to jest tak. Z jednej strony możemy robić domki typowe i fajne domki typowe można pogonić za 1500, 1800 zł i są tam pieniądze. Parę lat temu jeden ze znanych biznesów zajmujących się takimi domkami ze smakiem na wejście oferował, bez moich negocjacji, tylko po prostu mail był z zapytaniem i od razu z ich budżetem, 2,5 tysiąca od ujęcia. To było parę lat temu, więc generalnie można. Jeśli chodzi o animację, nie ma ceny bez danych. To jest absolutnie, nie ma czegoś takiego jak wycenianie tematu, bo ja bym chciał animację 30 sekund, bo ja bym chciał mieć taki przelot, bo ja bym chciał mieć coś tam i tak dalej. Animację wyceniam zazwyczaj po 3., 4. mailu, jeśli chodzi o rozmowy, po 1. briefie, po przygotowaniu jakiegoś cennego scenariusza do dyskusji z klientem. Oczywiście można przygotować jakieś widełki, ale te widełki często na przykład kończą się na zasadzie, to będzie kosztować między 20 a 40 tysięcy, albo między 50 a 70. Żeby klient miał świadomość tego, że w zależności od tego, co on sobie wymyśli i co by chciał tam mieć wpakowane, to my po prostu do tego jesteśmy w stanie dołożyć pewne rzeczy, no bo wiecie, jeśli ktoś do nas przychodzi, że chce animacji, nie jesteście w stanie powiedzieć, czy tam będzie dron, czy to będą tylko materiały 3D, czy to będzie Full HD, czy to będzie 4K, czy tam będą ludzie, czy to tylko jest przelot, czy to będzie animacja, czy tam są wnętrze, czy architektura. Tych pytań pewnie z 30 można z rękawa wysypać i po prostu animacji bez żadnych danych po prostu nie jest wyceniana. I ostatnią rzeczą, którą jakby mogę powiedzieć, to jest produktówka. I tutaj też jest z mojej strony brak danych. My w tym temacie nie współpracujemy.
Nie wiem, jak to się ma teraz na rynku, a te rzeczy, które my sporadycznie robimy dla jakichś naszych stałych klientów, czy ewentualnie jakieś stare rzeczy, to nie chciałbym o tym rozmawiać, bo po prostu wiem, że tam są bardzo duże tasowania i te stawki bardzo różnie wyglądają. I teraz, jakby podsumowując te rzeczy, które tutaj powiedziałem. To nie jest tak, że my jako studio bierzemy takie i takie kwoty, poniżej pewnych rzeczy nie schodzimy, albo że to jest dla nas sufit i po prostu wyżej nie podskoczymy. Aha, no jest jakby cały czas wracam do tego, że to cały czas mówię o polskich tematach na polskim rynku. I tak samo uważam, że u każdego z Was, kto jest na czacie, którzy robią bardziej poważnie whisky, no to tam też nie ma czegoś takiego jak standardowy cennik, który po prostu u fotografa sesja, nie wiem, ślubna, wygląda tyle i tyle, to tak, 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 wygląda, leci. My mamy to do siebie, że pracując na takim poziomie, jaki my oferujemy, kiedy często jakby wchodzimy w polemikę z klientem, że może było lepiej zrobić to tak czy tak, szukamy niejednorotnie rozwiązań, że na przykład pokazać to w ten czy inny sposób i mamy pewnego rodzaju eksperymenta, nie jest to taśma, że po prostu przychodzi wiska, niebieskie niebo, żółte światło, pyk, lecimy dalej. To te budżety pozwalają na pewnego rodzaju eksperymenty. No i tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma dolnych belek i górnych belek, to są po prostu uśrednione rzeczy, które czuję, że po prostu po tych setkach maili i setkach wycen, które gdzieś tam przechodzą przez ręce, można powiedzieć, że dają jakiś kierunek ram dla kogoś, kto dopiero zaczyna. I teraz tak, idziemy dalej, psucie rynku. Mówiłem o tym na ostatnim BW, że nie ma czegoś takiego jak psucie rynku. Ja osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak psucie rynku, bo każdy znajdzie dla siebie miejsce i każdy znajdzie dla siebie klienta. Kwestia tego, czy wytrzyma w byciu na takiej stawce, albo czy wytrzyma trzymanie tak wysokiej stawki. Bo to jest na tej zasadzie, że znam ludzi, którzy mają po prostu próg wejścia, a strzelam na przykład 3000 od kadru i oni niczego innego nie biorą. I to jest na tej zasadzie, że jeśli klient nie ma takiego budżetu, to my w ogóle nie podejmujemy się tematu, bo po prostu nasz angaż, nasza jakość i nasze podejście do tematu wiąże się z tym, że po prostu to jest minimalna kwota, którą robimy. I to jest tak, że przychodzi do kogoś, do takiego studia przychodzi temat, to oni zrobią ten temat na petardę, a jednocześnie mają finanse takie, że na przykład są w stanie najbliższe, nie wiem, 2 tygodnie, miesiąc czy jakiś tamkolwiek inny okres sobie po prostu przebimbać. Czy będą robić wewnętrzne projekty, czy będą doszlifować coś innego. Już w to nie wnikam, ale teoretycznie projekty żyją innym tempem. A są ludzie, którzy wezmą temat za 500 zł, ale zrobią tych wizualizacji 20 miesięcznie. To już jest kwestia, kto jakim kierunkiem chce iść i kto i jako freelancer, i jako studio chce w którym miejscu być i jak to ma wyglądać. Jedna strona i druga strona w moim przekonaniu i bezpośrednio z relacji z ludźmi, z którymi rozmawiam i preferuję różne zasady. Działa to, biznesy się rozwijają, tylko tu są pewne minusy, a tam są pewne minusy. To jest jakby kwestia tego, jak to wygląda. Oczywistą sprawą jest to, że nazwę to bardzo brutalnie, ale plankton będzie się zabijał o każde 50 zł i będą się prześcigać, jak co robić i tak dalej. Byłem w tamtym miejscu, wiem jak to wygląda i sam robiłem w ten sposób. A ci u góry będą z kolei, może nie będą się bić o każde 50 zł, ale teoretycznie zleceń, które do nich trafiają na najwyższych budżetach, też nie miały nie wiadomo ile w Polsce, żeby po prostu wszystko robić. Więc po prostu w moim przekonaniu nie ma czegoś takiego jak psucie rynku, bo wizualizacja jest potrzebna tym, którzy robią małe mieszkania i potrzebują zwizualizować kibelek, bo po prostu taki jest zamówienie od klienta. Ci, którzy robią 5 stołów drewnianych, rzemieślniczych i po prostu oni tam są rzemieślnikami, niespecjalnie to sprzedają w ilościach hurtowych, a z drugiej strony są ci, którzy potrzebują wizualizację, no nie wiem, po prostu całej inwestycji, 30 wizualizacji, animacja i w ogóle nie wiadomo co jeszcze i to płoną pieniądze i w ogóle nie ma rozmowy. Więc takie jest moje przekonanie, że po prostu czegoś takiego jak psucie rynku nie ma. Myślę, że to jest kwestia ogarnięcia się w pewnych miejscach, jak coś może po prostu wyglądać. Jedna rzecz, którą jakby chciałem powiedzieć, tutaj tego nie napisałem, ale teraz mi się przypomniało, że pamiętajcie, bo ja się tego długo też z tym oswajałem i uczcie się tego jak najszybciej, że nie każda wycena odbija się od Was, bo daliście złą cenę. To jest jedna rzecz, bo czasami dla klienta jest ważny na przykład termin, albo jakość, albo forma kontaktu i może się okazać, że na przykład Wasz mail mu się nie spodobał i cokolwiek tego typu. A druga sprawa, że nie wszyscy klienci muszą u Was zrealizować te rzeczy, bo po prostu może jest innych, może inne rozwiązania ich bardziej sensownie zadowalały i uczcie się tego, że wycena się po prostu odbija. To jest na tej zasadzie, że
robisz ileś wycen tygodniowo czy tam miesięcznie i jeśli któryś temat wchodzi, ok, ale jeśli przygotowałeś wycenę i ona do ciebie nie weszła, możesz jakieś tam techniki sprzedażowe użyć, żeby z kimś porozmawiać, nie wiem, negocjacje wejść, przypomnieć się, porobić to, tamto, siamto i tak dalej, ale po prostu czasami jest tak, że ten klient po prostu zrobił sobie, może chciał zrobić tylko wycenę orientacyjną, żeby po prostu zobaczyć, co ile kosztuje, albo zrobić, zebrać kontrofertę od kogoś, bo już kogoś ma i to nie jest wcale powiedziane, że wiecie, to jest zła praktyka i tak dalej. Ja osobiście i pewnie wy tak samo, jeśli nie wiem, robicie jakieś wydruki, albo kupujecie sprzęt, albo coś tam, to nie jest na tej zasadzie, że idziecie do pierwszego z brzegu i robicie, tylko też robicie jakiś rekonesans. Też może wam pasować to, że ktoś ma lepszą obsługę posprzedażową lub gorszą. Wiecie, to jest tak, że nie każda wycena musi wejść do studia. Idąc dalej, porady z praktyki. Czyli pierwsze to jest chore terminy, weekendy, brak jasnych zasad, uleganie klientom. W tych wszystkich punktach mam wrażenie, że są napisane największe problemy związane z tym, co wszyscy freelancerzy przerabiają. Ja to samo przerabiałem. Chore terminy, czyli rozmawiasz z architektem o konkursie, że w poniedziałek pisze do mnie, to jest z tego tygodnia historia albo z zeszłego. W poniedziałek pisze do mnie biuro architektoniczne, mamy do zrobienia konkurs, będą dwie wizualizacje, widok z góry na kawał po prostu osiedla, widok z dołu na z pozycji człowieka, żebyśmy złapali fasadę i żebyśmy pokazali mniej więcej klimat. I teraz tak, z jednej strony dostaję zapytanie w poniedziałek, czyli ktoś się pyta wcześniej, ale z drugiej strony dostaję od razu informację, my jeszcze pracujemy nad materiałem, materiał dostaniecie w piątek, a pierwsze wizualizacje chcielibyśmy zobaczyć we wtorek, bo w czwartek mamy oddanie konkursu. No to jest chore. To jest chore, abstrakcja i pewnie w piątek dostałbym o 17, jak oni wychodzą z biura i w poniedziałek już będą się pytać, gdzie są wizualizacje. To jest chore i nie idźcie w takie rzeczy. Po prostu to jest, uczcie architektów, że to jest, tak się nie pracuje. Ja wiem, że można, oczywiście można, ale tak się nie pracuje. W szerszej perspektywie, jeśli będziecie chcieli mieć życie, hobby, rodzinę i tak dalej, to jest w ogóle bzdura. To po prostu tak nie działa. Zajedziecie się 11 godzin na dobę byłem w stanie pracować, 7 dni w tygodniu, dwa etaty wyrobić w miesiąc i generalnie to do niczego dobrego nie prowadzi. Gdzieś zawsze jest wakat i albo ci zdrowie odmówi, albo będziesz miał do pożegania tej pracy i po prostu powiesz dość, bo się wypalisz. Więc nie róbcie tego, bo to po prostu zabija waszą kreatywność, jakość też dostajecie kiepską i po prostu tak nie pracujcie. Brak jasnych zasad i uleganie klientom. Nie wyceniajcie tematów, jeśli nie wiecie, czym jest projekt, bo to jest na tej zasadzie, że nie macie jasnych zasad określonych, co wyceniacie i to jest na tej zasadzie, że klienci często, gęsto nadużywają tego względem nas jako wykonawców. To jest często tak, że mam do wykonania dwie wiski z salonu. Tam jedna główna i druga taka spoko. No i sobie ktoś mówi, no okej, no to mamy wiskę na, powiedzmy, zakładam bardzo bazowy jakiś tam salonik, czyli mamy sofę, lampkę, stolik, parę foteli, telewizor, coś tam. I drugi kadr się okazuje, że halo, drugi kadr to nie jest na tą sofę. Drugi kadr to jest na tą strefę z drugiej strony, gdzie jest kuchnia, jadalnia i jeszcze otwarty salon, bo tam jest oranżeria czy cokolwiek tego typu. I nagle miały być dwie wiski z jednej strefy, a się okazuje, że to są zupełnie dwie różne wiski. I to jest najbardziej prymitywny i najbardziej podstawowy przykład tego, jak pewne rzeczy klienci obrazują, a później my się na to godzimy i później plujemy sobie w brodę, że cholera, to po prostu to się tak nie uda i to w ogóle, co ja zrobiłem, to był fuck up i to jest problem. Więc nie wyceniajcie tematów, jeśli nie macie materiałów. Jeśli nie ma materiałów, bo jeszcze są, nad nimi się pracuje, to po prostu dajcie widełki albo zadajcie tyle pytań pomocniczych sobie, że daje to jasne ramy, o czym rozmawiacie z architektem, deweloperem, z kimkolwiek będziecie współpracować, bo się po prostu możecie mocno przejechać. I uleganie klientom. Brońcie tego, co dajecie. Jeśli dajecie komuś 1000 zł za kadr, a ktoś wam mówi 500 i wy się na to godzicie, to jest, pomyślcie sobie na tej zasadzie, że swoją pracę ścięliście o połowę. To jest tak, jakbyś, no nie da rady kupić Mercedesa za 500 tysięcy i go kupić później za 250 tysięcy. Ja to mówiłem na BW, ale to jest idealny przykład. To znaczy, że coś jest nie tak i klient z jednej strony, nawet jeśli jest wobec was poważny i po prostu rzucił tak, że on ma 500 zł, a wy się na to godzicie, to mówi, no to jak, to halo, panie Michale, no przecież pan miał mieć 1000 zł i to była mieć taka jakość, teraz za 500, no to co? No to przecież to jest niepoważne, to o czym my w ogóle rozmawiamy? Połowę jakości pan mi odda, czy połowę budżetu, czy wcześniej pan się miał oszukać, chciał mnie pan te 500 zł sobie na wydrę wyrwać. Więc tracicie
bycie poważnym w oczach względem klienta, bo po prostu takich rzeczy się nie robi. Nie wiem, 20% to jest w ogóle maks, co się negocjuje. Chyba że zaczynacie wchodzić w rzeczy związane z tym, że na przykład ścinacie jakości, albo ścinacie zakresu, albo czegoś takiego, więc nie ulegajcie klientom. Godzenie się na większe zakresy, no to to jest właśnie to, że zrobiliśmy, wyceniliśmy temat na dwa ujęcia, a później się okazuje, że nagle temat się, zakres się zwiększył, ale jak to my byliśmy mówili na cztery wizualizacje i tam to jest coś innego. Czyli znowu wracamy do tego, żeby jasne zasady gry były jakby od razu na samym wstępie. I to waszym zadaniem jest troszeczkę, bo to jest tak, że klient zawsze będzie chciał od was coś wyrwać. To waszym zadaniem jest to, żeby tak zadać pytania na tym etapie briefowania i takiej koncepcji, żeby jednocześnie sobie stworzyć taką, powiedzmy, poduszkę, jednocześnie ramy, że wiecie, w jakiej przestrzeni ten projekt się porusza i co tam się dzieje, żeby was nic nie zaskoczyło. I brak szacunku do samego siebie. Jesteście specjalistami. Pomyślcie sobie na tej zasadzie, że nie wiem, ilu jest architektów, którzy skończyli szkołę, ile jest projektantów, ile jest tutaj ludzi, którzy pokończyli studia i tak dalej. I teraz ja osobiście siebie uważam za specjalistę. Oczywiście wizualizacje mają coraz niższy próg wejścia, ale uważam się za specjalistę, bo z jednej strony wiem, jak coś robić, wiem, jak robić to dobrze i pokazywać klientowi takie rzeczy, które on chce dostawać, więc czemu nie patrzycie na wizualizację przez pryzmat, że jesteście specjalistami, którzy powinni dostawać za to odpowiednie pieniądze? To jest na tej zasadzie, że szanujcie to, ile energii musieliście wsadzić, żeby robić te wizualizacje, bo to nie jest na tej zasadzie, nie ma szkoły jeszcze w Polsce, gdzieś tam na zachodzie są, w Polsce zresztą też są, ale to nie są poważne szkoły dla mnie, które uczą wizualizacji, bo to jest na zasadzie, jak się klika czajnik w Maxie i tyle, albo jak działa SketchUp, podstawy, czyli w gruncie rzeczy wdrożenie w środowisko, a nie wdrożenie, jak robić wizualizację i jak ta na tym dobrze zarabiać i generalnie żyć sobie z tego. I nagle się okazuje, że to wszystko jesteście sami jesteście do tego jakby doprowadzeni, że musicie się tego uczyć i gdzieś ten czas później wam się odbije. To ja do tego tylko po prostu dążę, żeby sobie zdawać sprawę, że możecie zarabiać więcej niż, nie chcę tu używać jakichś porównań, bo nie chcę jakby kogokolwiek obrazić, że nasza branża jest lepsza od tej czy od tamtej, ale myślę, że doskonale wiecie, o co mi chodzi, że po części nie jesteście szeregową osobą z internetu, która zrobi dla was obrazki i zacznijcie podchodzić do tego poważnie, bo jest takie przekonanie, że freelancerzy i to jest to samo, to tak samo jest w grafice 2D, że freelancerzy to są ludzie, studenty siedzący w kapciach, przy kawie, w nocy zarwą i oni to zrobią. Więc jeśli my sami nie będziemy siebie szanować, nie będziemy mówić, że jesteśmy specjalistami i do nas ktoś przychodzi po to, żeby robić to dobrze i gwarantować mu pewną jakość i pewną obsługę, jakość obsługi, to do tego momentu nie będzie tego, że ktoś do nas podchodzi i mówi nam, nie wiem, panie Michale, good job, czy chcemy to z panem zrobić, bo to pan po prostu się na tym zna i tak dalej. Więc naprawdę, póki nie zrobicie sobie tego takiego wizerunku sami, to póty to będzie tak wyglądało. Dobre praktyki, no to idąc dalej. Wycena w oparciu o kompletny materiał, czyli to, co mówiłem. Piłujcie klientów, inwestorów, kogokolwiek, żeby było jak najwięcej informacji. A jak nie ma, to zadawajcie pytania. Zaliczki bierzcie, ja zawsze każdy temat mam za 30%. Czy to jest temat za 1000 zł, czy za 50 tysięcy, 30% zawsze jest brane, bo to jest z jednej strony dla mnie gwarant pewnych rzeczy, z drugiej strony pokrywa koszty działania w moim przypadku chłopaków, ale jak nie byłem jeszcze zespołem, to w moim przypadku pokrywało koszty kupowania różnych licencji. Gdyby, nie daj Boże, coś się wywaliło, to mogę śmiało powiedzieć, że dobra, to my się teraz będziemy bić umowami i tym, czy macie prawo do tego, czy nie macie, ale ja już nie zapłaciłem ze swoich pieniędzy na przykład za 3D Sky'a, za biblioteki, za wydelegowanie modelu na zewnątrz, tak i takie inne rzeczy. Te pieniądze może nigdy nie będą zarobkiem dla mnie, że jakby temat się wywalił, to mówię, dobra, i tak mam z tego jakiś pieniądz, okej, ale pokrywa to koszty, które i tak musicie mieć na samym początku względem tego, że temat wam startuje. I u mnie zaliczka po prostu działa, jeśli klepniemy wszystkie warunki, przed startem zlecenia po prostu jest 30% wpłacane i po prostu jedziemy dalej. Wycena to nie tylko kadry, modela, ale również części składowe. I to jest to, co mówiłem wcześniej, czyli nie ma wycen robionych w oparciu o, robię 5 kadrów i model do tego, to mam tam 5 razy X plus Y i mam kwotę Z. Są zawsze części składowe. Deweloperzy bardzo często nie mają na przykład projektu. To jest tylko funkcja założona na rzucie, czyli mamy tylko, gdzie jest sofa, gdzie jest mniej więcej kuchnia, gdzie jest kanalizacja i po prostu do tego musimy się dopasować. I teraz tak.
My możemy to zrobić. Oczywiście możemy to zrobić, przynajmniej u nas. Mamy do tego wiedzę, mamy do tego doświadczenie, żeby zaaranżować tą przestrzeń. Tylko że u nas zaaranżowanie przestrzeni jest dodatkowym kosztem, który teoretycznie klient jakby ma świadomość, że płaci kwotę tam jakąś za to, że musimy zaaranżować tą przestrzeń. Jeśli projekt zostanie dostarczony, no to nie ma problemu. I jakby my odtwarzamy pewnego rodzaju jakiś tam layout, który jest już przygotowany i w ten sposób szanujecie to, że musicie coś wymyślić. Musicie włożyć dodatkową pracę do tego, że coś musi zadziałać. Tak samo tyczy się to na przykład, nie wiem, przy animacji. Animacja nierówna. Jedni będą chcieli animację tylko białą bryłową, a inni będą chcieli mieć fotorealizm z ruszającymi się drzewami. Musicie to uwzględniać w swoich wycenach, bo sekunda animacji albo dany kadr będzie kosztował zupełnie inną kwotę. Tak samo, nie wiem, budynek typu jakaś stara kamienica sprzed 100 lat będzie zdobiona i nie wiadomo, co będzie miała, a nowy biurowiec może się okazać, że railklonem albo jakimś innym modelem się załatwi po prostu w 4 godziny mamy po temacie. I warto jest dodawać oprócz standardowych elementów w wycenie te rzeczy, które są tyczą się dodatkowo, ale to jest ostatni punkt, tak jakby można powiedzieć, w prezentacji. To dokładnie będę chciał opowiedzieć o tym na konkretnych przykładach już względem jakichś następnych następnego live'a, jeśli ten jakby się spodoba, bo tak jak mówiłem, żeby przedyskutować wycenę, to jest kawał roboty, żeby to nie dać wam tylko czegoś takiego, że po prostu macie tutaj trzy informacje i jedziemy, żeby po prostu ja się czuł jakby komfortowo w tym, że to, co wam przygotuję, to możecie sobie z tego po prostu wyciągnąć jakąś tam nauczkę dla siebie. Wszystko poszło. No i z mojej strony tyle. Pierwsze koty za płoty wyszło trochę dłużej niż zakładałem. Mam nadzieję, że dostaliście to, co potrzebowaliście i to, czego się spodziewaliście. No i jeśli komuś przyda się ten kalkulator, to zapraszam. Jeśli będziecie coś widzieć w tym kalkulatorze, że jest nie tak, być może, to też dajcie znać już na privie. Ja już dzisiaj się urywam. Jeśli to będzie spoko, to będziemy tam może to jakoś raz na miesiąc robić, bo to wiecie, codzienne produkcje, konferencje, różne rzeczy, to tak ciężko czasami wygospodarować czas. Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję. No, daliście radę. Mam nadzieję, że ja też, więc bardzo dziękuję i łapiemy się na grupie. No i do następnego. Także dziękuję bardzo tymczasem.